Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Ja jestem Juno. I cóż, ruszamy przez jakąś pięknie wyglądającą lodową jaskinię. Tylko zaraz, zaraz, nie ten miecz Geralt. Walcz póki możesz, bo będzie tak, że to Triss za nas wszystkich pokona i co? I wstyd ci będzie. Wow, coś się włączyło? Już myślałam, że mi się gra zacięła. Nie powstrzymasz tego, Wiedźminie. Śmierć idzie za nie, to tylko Triss. Oła, cholera jasna. Zaraz, gdzie ja mam... Dobra. Co te upiory sobie myślą, że co? Że mi coś zrobią. Ej, zostawcie ją. No, i jeszcze ty. Umrzyj, umrzyj. No już. Cudownie. No to chodź, Triss. Znowu coś. Wow. Kto by się spodziewał? Zabiłeś ich, chociaż byli niewinni. Nie chcieli zginąć od mrozu. Nie chcieli trwać dalej jako upiory. Nikt im nie dał wyboru. Miałem dać się zabić? To nie w moim stylu, Toruwiel. Ty również nie miałeś wyboru. Nikt z nas nie wybiera ścieżki, którą podąża. Dobra, nie chcę jej wkurzyć. Musiałaś walczyć o godność. Nie miałaś wyboru. Każdy z nas robi to, co mu dyktuje los. Nie zgadzam się z tym, ale to przed ja. Przed tobą ciężka i niebezpieczna droga, Geralt. Zanim wyruszysz, przyjmij ode mnie dar. Zaklęłam twoje miecze magią ognia. Będziesz mógł się ogrzać na tym zimnym pustkowiu i zadawać silniejsze ciosy. No, tak myślałam, że jak będziemy do niej... no, odpowiemy jej coś niemiłego, to... Że na przykład nie da nam czegoś, albo będzie wrogo nastawiona, albo w ogóle jeszcze zaatakuje nas. No tutaj zobaczcie, opłacało się jej nie wkurzać. Bo zakładam, że gdybyśmy zaczęli rzucać jakieś oskarżenia, no to rozmowa przebiegłaby inaczej. Tak to zazwyczaj w takich grach jest, prawda? Ej, Geralt, może go wykończysz? Nie chcesz? Dobra. Patrzę, tym się bardziej zainteresowałeś. No dobra, jak sobie wolisz. Fajnie wygląda ten płonący miecz, muszę przyznać. Zakładam, że to jeszcze nam się przyda. No okej. Okay. Jak tam coś ze szczątek wypada? No coś tam. Tylko czy mi to coś da? Osobiście wątpię, bo już pewnie zaraz koniec gry. Jakaś straszliwa walka, z którą będę się męczyć. Prawdopodobnie kilka razy nawet. myślałam, że pójdę go tak ubić. Dobra i... Pięknie. To mi się podoba. Dobra, jeszcze wyciągnijmy, co z niego wypadło i nie zlećmy tylko. Wow, ale to miejsce wygląda pięknie. Pięknie, ale niestety jest to dość mroczna, smutna wizja zimy. No bo jednak zima to przede wszystkim jej mieszkańcy, prawda? A tak, tutaj... Zrozumiałeś wreszcie, uparty Wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość.
Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście, najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? W walce o ideały nie ma łatwej drogi. Zostałem przyparty do muru. Muszę ocalić ludzkość za wszelką cenę. Znasz powiedzenie, cel uświęca środki. Znam. Jesteś żałosny, D'Aldersberg. Bredzisz, jakbyś wierzył we własne kłamstwa. Widzę, że dalej nie rozumiesz. Nie ludzie nie są celem, lecz środkiem. Jeżeli tak bardzo brzydzisz się ludźmi, zostawię ci do towarzystwa moje nieludzkie sługi. Powinniście się polubić. Wiele was łączy. To kolejne jakieś mutanty. Dobra, na nich raczej miecz jak na ludzi chyba działa, co? W sensie, no, nie srebrny. Znaczy, tak w ogóle, wiecie co, jedna rzecz mnie zastanawia. No bo normalnie jakby człowieka sieknąć srebrnym mieczem, to by chyba podziałało na niego dokładnie tak samo jak żelaznym. No bo, kurde, człowiekowi każde ostrze zrobi krzywdę. A no właśnie upiorom i już różnym duchom, widziadłom, no to wtedy chyba jest właśnie różnica, prawda? No, przynajmniej to jakąś tam logikę. O, leci kolejny, leci. My też podbiegniemy. Hej, od razu wyobraziłam sobie takie... jak wiecie, są te romantyczne sceny. Na przykład jakaś łąka pełna kwiatów i biegną do siebie zakochani w zwolnionym tempie. To mniej więcej coś takiego sobie wyobraziłam. Jak kliknęłam na mutanta i Geralt też zaczął biec. No, Geraltowi pewnie tak do śmiechu nie jest. W ogóle to ja bym się bała, że się ześlizgnę stąd. Chcieliśmy uratować ludzkość. Zakonowi mogło się to udać. Zamach stanu, wybuch wojny domowej, morderstwa, eksperymenty na dzieciach. Jeśli o mnie chodzi, to zbyt wysoka cena. No tak. Po co ci to mówię? Rzekomo bronisz ludzi przed potworami. Ale tak naprawdę rzucasz ich na pastwę bestii. A wiesz dlaczego? Bo sam nie jesteś człowiekiem. Jak mogłem się tak pomylić? Powinienem był dostrzec twoje prawdziwe oblicze i zabić cię dawno temu. Spróbuj teraz. Broń się, odmieńcze! A serio? No nie no. Z Krydem przyszło nam walczyć. Hej. Znaczy, w zasadzie z jakimś widmem, widziadłem, no bo... Nie wiem w sumie, co to jest, czy... Taka półrzeczywistość, pół wyimaginowany świat, dobra. No i po nim. A wy co, dalej będziecie próbować ze mną walczyć? To naprawdę nie ma sensu. Pięknie. Dobra, coś zostawili? Coś tam. Bułeczka! Nie no, ja się śmieję, ale żarcie może się okazać bardzo przydatne. W momencie, gdy, nie wiem, będzie jakaś ważna walka, a mi zacznie doskwierać zatrucie truciznami, tam truciznami, eliksirami i wszystkim czym. Nigdy nic nie wiadomo w końcu. Ojej, tak się przedzieramy, Alvin? Tak myślałam, czułam, że się tu pojawi. Patrz, Alvin. To tylko uda. A jestem ciekawa, bo jeśli on może przenosić się w miejscu i w czasie tak, jak mu się to podoba, no to może to akurat jest prawdziwy Alvin. A to kto? A, znowu wielki mistrz już. Uparty jesteś, Geralcie.
Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Potrzebowałem wiedźminów, ale wiedziałem, że sekret mutacji zaginął. Mieliście prawie wszystkie elementy, ale brakło wam odwagi i wizji. Ja zrealizowałem wasze podświadome chęci. Jesteś zwykłym złodziejem, de Aldersberg. I w dodatku kłamliwym hipokrytą. W dalszym ciągu nie pojmujesz? Nie potrafisz dostrzec złotej drogi z moich snów? Moi zakonnicy wyjaśnią ci, o co chodzi, w języku, który zrozumiesz. No tak. Oczywiste. Język miecza i ognia. Okej, nie narzekam. Dobra, zrobimy tak. Szkoda, że Geralt nie może go zepchnąć ze skały. To byłoby miłe urozmaicenie. Please, daj mi go zabić. Dzięki. Dobra, ciekawe, czy któryś coś zostawił? Jakieś dziwne rzeczy. Co to jest? Nieznana petarda? To raczej... Ja raczej tak tych petard zupełnie nie używam, więc... A co to jest za eliksira? A puszczyk? No to puszczyk zawsze mile widziany. Już nazbierałam tego tyle, że w sumie żadna walka nie powinna mi być straszna. O ile tylko Geralt się za bardzo nie przytruje. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. O, proszę. Wow! Okej. Okay. Czyli do naszej drużyny dołącza strzyga. Fajnie. Geralt, ale cię palnęło chyba, co? Dobra, maksymalnie tutaj. Dobra, w ten sposób. Aż sama nie wiem, kurde, właśnie z tym jest najgorszym. Jakimś ogłuszeniem i krwawieniem. Ojejku. Geralt, proszę cię, zobacz, już nie jest tak źle. On wcale nie ma tak dużo życia, jak ci się wydaje. Oni wszyscy są do pokonania. Tym bardziej, że pomaga nam Adda. No weźże, Geralt. Gdzie jest moja fajna moc? No, tnij go. Tnij. Mam nadzieję, że strzyga będzie ładnie osłaniać nam plecy. I dziwnie to zabrzmiało troszeczkę, ale kto by się tym przejmował. Dobra, jeszcze raz i tutaj. Tylko, że właśnie najgorsze, że atakują nas z każdej możliwej strony. Dobra, no zaraz odbiegnę kawałek. Tak, żeby mieć ich na widoku. Tam ktoś się na trizbie tu znęca dalej. To mi się wcale nie podoba. No, Geralt, ostateczny cios. Chyba, że Adda się uprze go zabić, ale może nie. No, Geralt, halo. No, weź go. No. No nie może być. Co ci się, Geralt, dzieje?
No i dobrze. Ej, ja jeszcze chcę szczątki przeszukać. Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj Wielki Mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. Ej, zaraz. A tryb medytacji? Czy gra mi coś sugeruje, że na przykład co? Nie będę mogła już... kurde. Cholera wie, w co tutaj teraz ładować. Nie wiem, sama stalowy grupowy i stalowe silne może? Nie wiem, sama. Patrzę może coś ze znaków? Tylko co? Dobra, nie wiem, czy mi się akurat coś takiego przyda. Dobra. To z tego wszystkiego, z eliksirów na białego miodu już niestety nie zrobię. No dobra, czyli jak nic, to może parę godzin sobie pomedytujemy. No i prawdopodobnie to już ostatnia okazja na medytację, tak coś czuję. Bo skoro Geralt zdecydował się tak sam... Aha, fajnie, że szczątki mogłam przeszukać. Dobra, to ważna rzecz, bo zapis. No i ruszamy. Auć, coś jakoś nie ogarnęłam. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Ojejku. No, wątpię, że to pomoże, ale... Zrealizuj się propozycją. Poddaj się, de Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. No, pewnie. Daj takiemu możliwość wycofania się na ten... O, ucieknie. No, świetnie. Czyli za nic ma sobie honor. A na nas co? Wypuści mutanty. No, świetnie. Geralt, nie ten miecz, nie ten miecz, mój drogi. Zaraz, styl grupowy najlepszy chyba będzie. Dobra, nie damy się okrążyć, na pewno. Nie, nie ma okrążenia, nie ma. Ja was za to pięknie ogniem będę ciachać. Dobra, jeden padł. Okej, okay, jeszcze tutaj. O, co, takie to proste było? Ha, wierzyć się aż nie chcę. Kurde. Hm.
Jest okej, okay, patrzę. No cudownie. Kurde. Zaraz, to co mam? Ała. Zaraz, zaraz. Chwila, moment. Czy to w ogóle na nie działa jakkolwiek? Okej, coś mi chyba głupio się jakoś tak nie udaje. Geralt? Myślę, że to może pomóc. Nie wiem, nie wiem, jak z nim walczyć tak naprawdę. To zrobił jeszcze może coś takiego. Okej, tutaj zrobimy małe cięcie, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a na razie trzymajcie się, cześć!